Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak widzicie, znowu kolejna dziewczyna. Ja mam pecha do tych dziewczyn. Na szczęście moja żona jest bardzo wyrozumiała. Ja bym miał taką prośbę, jakbyś mogła pokrótce się przedstawić, bo nie chciałbym przekręcić twoich danych. I tak delikatnie nas wprowadziła w ten temat. Oddaję ci głos. No na początku witam was wszystkich. Tam oglądający po drugiej stronie w zasadzie mojego telefonu. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj. Bardzo dziękuję, Robert, za zaproszenie tutaj. Mam poczucie, że to jest temat, który jest naprawdę ważny. Także cieszę się bardzo. Ja się nazywam Nicole Kupiec-Słomnicka. Jestem Francuską i mieszkam w Polsce od 46 lat. Także pewnie słychać to, ale na pewno nie będzie problemu, żebyście mnie rozumieli. Ja wybrałam Polskę te 46 lat temu, dlatego że tak jak mówię od tamtego czasu, jeżeli ma być koniec świata, to po prostu ja chcę być w Polsce w tym czasie. I to jakoś się dziwnie potwierdza teraz. Teraz tak, mieszkałam w mieście, potem na wsi i ponad 10 lat, 15 lat zajmuję się efektywnymi mikroorganizmami. Technologia EM to jest jedna z najlepszych wiadomości, jaką znam. Ja kiedyś wydawałam pismo, które się nazywało Pozytywne Wiadomości i EM właśnie są w czołówce, moim zdaniem. Efektywne mikroorganizmy to jest technologia, która została opracowana jakieś 40 lat temu, wtedy jak mieliśmy stan wojenny tutaj, to profesor Higa w Japonii, który jest profesor ogrodnictwa, po 15 lat niepowodzeń w poszukiwaniach technologii, która by pozwoliła na to, żeby urzeźnić ziemię dzięki szczepom mikroorganizmów, miał taki zbieg okoliczności, że te szczepy mikroorganizmów, które on testował w swoim laboratorium, zawsze wyrzucał pod domem, czy pod laboratorium. I nagle zobaczył, że tam pod tym laboratorium trawa jakoś wyjątkowo pięknie rośnie. I wtedy olśniło go, że on przecież wyrzucał te wszystkie szczepy i że to nie jeden szczep mikroorganizmu ma takie właściwości regenerujące i potęgujące żyzność gleby, tylko cały zespół tych mikroorganizmów, że oni pracują ze sobą i wtedy po prostu pracują, to jest taka... No ucieka mi to teraz to słowo, ale to jest mikroorganizm. Kooperatywa, współpraca. Współpraca, synergia po prostu, kooperatywa mikroorganiczna. No i wtedy po prostu opracował taki zespół tych mikroorganizmów, którzy wspierali się najlepiej i No dobrze, nie wiem, czy nie będę musiała aż wyrzucić go tam. Zobaczymy. Może zamykam drzwi, co? Żeby kot nam tutaj nie wchodził. Kot nam dał bardzo fajną niech energię, kot niech kot wchodzi. Nie przeszkadza nam kot. No i więc opracował tą mieszankę tych mikroorganizmów i zaczął to po prostu testować. No, wyniki na polach ryżowych były rewelacyjne, ale potem okazało się, że te mikroorganizmy mogą
służyć w wielu, wielu, wielu innych dziedzinach. One po prostu powodowały właśnie na pole i w ogrodzie to, że plony powiększały się, że owoce i plony były bardziej wytrzymałe, były i większe, i zdrowsze, dłużej się przechowywały i były mniej zdatne na ataki patogenów i chorób. Ale potem okazało się, że one mogą też służyć, one, w związku z tym, że przyspieszają jak gdyby wszystkie te procesy organiczne, to one służą i do ścieków, mogą rozkładać ścieki, mogą zostać używane w hodowlach, mogą zostać używane w domu i potem dla zdrowia człowieka i potem w budownictwie i potem jako komponenty do różnych plastików czy materiałów właśnie budowlanych. I jak gdyby lista możliwych zastosowań tych EMU ciągle rośnie i rośnie i rośnie w miarę jak trwają badania na ten temat. A z całą pewnością one potrafią regenerować gleby, one potrafią leczyć zbiorniki wodne i poradzić się z takimi wielkimi zanieczyszczeniami, włącznie z zanieczyszczeniami radioaktywnymi. Także jak one działają zasadniczo? One wszystkie procesy życiowe potęgują. One po prostu nawet warunkują te procesy życiowe, bo mikroorganizmy w ogóle stoją na każdym etapie zmiany materii organicznej z jednego etapu do drugiego. To się zaczyna od kiełkowania czy zapładniania. Tam muszą być enzymy, muszą być substancje, które one wydzielają. Potem wzrostu, one też są tam niezmiernie potrzebne, żeby wspierać ten wzrost, żeby transportować lub przemienić te substancje odżywcze w takiej formie, które będą możliwe do trawienia dla roślin, a dla ludzi czy dla zwierząt tak samo. One współdziałają ze systemem odpornościowym, czy to roślin, czy to żyjątki, tak samo. One odtruwają, one są też odpowiedzialne za procesy odtruwania, regeneracji, a jak już cykl życiowy się kończy, to one po prostu zgrabnie, jak gdyby tą materię znowu przywracają do gleby takim sposobem, który przynosi korzyści dla wszystkich. I teraz to, co się dzieje, to jest to, że kiedy gleba jest martwa, no to nie ma tych mikroorganizmów, które tam by pracowały, żeby te substancje organiczne tworzyć z nich próchnicę i zamiast tego one gniją i stają się po prostu dla nas szkodliwe. I w nich się wtedy po prostu rozmnażają wszystkie formy życia, które są dla nas szkodliwe. I teraz tak, w tym cyklu, w którym bardzo, naprawdę bardzo dziękuję, że zostałam zaproszona, to ja chcę wam przedstawić po prostu, jak można efektywne mikroorganizmy używać od samego początku, jak one mogą od nas, nie? Dla naszego zdrowia, jak one mogą się stać takim
elementem naszej apteki domowej, po której sięgamy wtedy, jak oparzymy się, jak jesteśmy skaleczeni, jak boli nas brzuch, jak mamy w zasadzie, my w naszym domu zawsze zaczynamy od efektywnych mikroorganizmów, ale to nie zawsze, nie znaczy, że zawsze działa, ale zawsze od tego zaczynamy. Jeżeli nie, to idziemy dalej. Później chciałabym Wam opowiadać, jak możemy je używać w domu, czyli w takim EM-owym stylu życia, czyli że sprzątamy efektywnymi mikroorganizmami, chraniamy się nimi, zmieniamy powietrze w naszym domu, jak kompostujemy nasze odpady organicznie szybko i skutecznie, bez zapachu, za pomocą tych mikroorganizmów, jak dodajemy je do farby i do różnych werniksów czy innych elementów budowlanych, czy remontowych, żeby uzyskać lepszy efekt i ochronę na przykład przeciwko tych promieniowanie elektromagnetycznych szkodliwych. Później jak lecimy do ogrodu z nimi, jak one nam pomogą uprawiać ogród, jak one zadziałają w naszym prząbie, jak one potem przyjdą na polu, co one mogą robić na polu na małą i na dużą skalę, bo przecież są rolnicy, którzy używają te EM-y z pięknym skutkiem na po prostu tysiące hektarów. Później chciałabym Wam opowiadać o tym, jak możemy wody wspierać tymi produktami, które są które są dzieci tej technologii. Jak morze Seto został uzdrowiony, uzdrawiany, no to są te takie takie trudności w języku polskim, który nawet po tych prawie 50 lat, co mi się. No i jak one odtruwają glebę. I na samym końcu, ale może okazać się, że to będzie na samym początku, to będę Wam opowiadała o tym, jak efektywne mikroorganizmy są używane wtedy, jak mamy różne naprawdę trudne sytuacje. Zaczynając od zmiany klimatu, jak one mogą nam pomóc złagodzić skutki zmiany klimatu, jak one mogą i pomagają nam po prostu poradzić sobie w sytuacji katastrofalnej. Przerwałem tutaj naszej wykładowczyni, bo jak zwykle znacie mnie, tu muszę trącić swoje 3 grosze. W związku z tym, że temat po części jest mi w miarę znany, rozumiem te procesy, ale mam takie 3 pytania, które mam nadzieję, że mi odpowiesz. Pierwsza tematyka, bo wychodziłoby na to, że to są, opierasz się jakby na badaniach japońskich naukowców, czy to było szukanie selektywnych, istniejących w przyrodzie gatunków bakterii, bo to rozumiem, że to jest oparte na bakteriach. Na bakteriach i na grzybach. Dobrze, czyli mamy taką mieszankę. I czy to były eksperymenty na zasadzie mutacji, czyli mamy takie GMO organizmy, czy te występujące w przyrodzie wyselekcjonowano i one jakby są po prostu ta mieszanka, w zależności od tego, do czego ma być stosowana, tak jest dobrana. Bo tak na logikę, tak jak u nas w organizmie mamy mnóstwo bakterii, grzybów, wirusów i tak dalej, takich właśnie ten mikrobiom, on jest
istotny i właściwie bez tego człowiek by nie funkcjonował. Tak samo w każdym ekosystemie, czy w glebie, czy w jakichś innych warunkach, też te mikroorganizmy funkcjonują. Jeśli je mówiłeś M, czyli efektywne, czyli one mają na różnych polach efektywnie działać. I to jest pierwsze pytanie, czy to są GMO? Drugie pytanie, czy, bo z tego co się orientuję, są dwie szkoły, amerykańska i japońska. Amerykańską ktoś mi tam próbował wcisnąć, a ja jakoś tak nie mam zaufania do anglosasów, więc jak usłyszałem, że jest japońska, to ona byłaby mi bliższa sercu i jakbym coś miał zrobić, to bym w tym kierunku poszedł i w związku z tym z tobą nakrywam, bo ty jesteś z tej szkoły japońskiej. I teraz trzeci temat, chyba najistotniejszy dla naszych widzów. Czy to się w ogóle finansowo kalkuluje, bo wiadomo, jak jest produkt, trzeba gdzieś tam zakupić i czy on potem, jego korzyści skorzystania tego są rzeczywiście widoczne. Bo wiesz, reklama to jest reklama, a życie to jest życie. I często słyszymy, o jakie fajne, kupcie sobie, potem się odkładamy na półkę i mówimy nic z tego. Więc tu masz trzy pytania. GMO, Amerykanie, Japońcy, jak to wynikało z tego i czy to się generalnie kalkuluje, jakie mamy korzyści? Dobrze. Oddaję ci głos. Tak, to jest bardzo dobre pytanie, rzeczywiście. To jest po prostu niezmiernie istotne. Tak jak mówiłeś, my jesteśmy otoczone mikroorganizmami. Nie? To jest po prostu coś trudno do niewyobrażalne. Te mikroorganizmy, jeżeli myślisz, że codziennie z ziemi podnoszą się tony i tony, tysiące tony pyłu, że ten pył wędruje wszędzie i że na każdym z tych pyłek jest po prostu, są miliony i miliony mikroorganizmy, że te organizmy komunikują ze sobą i tworzą taki fantastyczny internet, jak gdyby komunikacyjny, no to widać jest, że po prostu my dopiero zaczynamy to odkryć. Te mikroorganizmy, które należą do EM-u, to są oczywiście naturalne mikroorganizmy. To są takie, które po pierwsze są, że tak powiem, oswojone od miliony lat, jak wiesz, te mikroorganizmy z rodziny Bacillusa. I to są mikroorganizmy, które są bardzo dobrze znane, bo to są te, które, z którymi mamy do czynienia po prostu od wieku i z tych pierwszych. Oczywiście, że ta ilość tych mikroorganizmów jest niewyobrażalna, niemniej można powiedzieć, są gwiazdy wśród nich, nie? Przynajmniej przez nas lepiej znane. I EM absolutnie nie są modyfikowanymi mikroorganizmami. To się po prostu, to w ogóle nie ma nawet, nie miałoby sensu. Dlatego, że właśnie jest to po prostu nastawione na współpracę mikroorganizmów. W związku z tym na rozumienie procesu, które z nimi zachodzą w przyrodzie, a nie na szukanie jeden taki magiczny i potężny szczep, który będzie rozwiązał nasze wszystkich problemy. Także to jest pierwsze pytanie, nie? Drugie pytanie o tym, o tych szkołach, no to no tak, jest szkoła japońska, czyli jest po prostu źródłowa szkoła. No i wiesz, w biznesie, tak jak w biznesie, no. Była Coca-Cola, jest Pepsi-Cola, no. To po prostu naśladowców, że tak powiem, są i będą. I ostatecznie, no lepiej, żeby nas naśladowali efektywne mikroorganizmy niż Roundupu, nie? Także tutaj jest po prostu jest w porządku. Najlepiej to by było, żeby ogon mojego kota widać, tak? Także
To, co by było cudownie, ale to się jeszcze nie stało, to jest to, żeby ci wszyscy ludzie potrafili ze sobą współpracować. No to wtedy, ale może wie, kiedyś to się stanie. Trzymam kciuki. A trzecie pytanie, czy to się opłaca, czyli czy to po prostu nie jest taki produkt drogi i po prostu, które no, zostanie na półce. No to tutaj to opowiem wam trochę, jakie to są produkty, nie? Bo są na różne etapy, nie? Na początku, jak zaczęłam pracować właśnie z tymi efektywnymi mikroorganizmami, praktycznie był jeden produkt i to był produkt bazowy. I to się kupowało tak, że kupowałeś do namnażania taki roztwór, melasę, samemu namnażać i na przykład 200 ml takiego roztworu. Masz 5 litrów do dyspozycji i to naprawdę wychodzi tanio, jak się to robi. A w związku z tym, że ten 5 litrów roztworu to jest produkt bazowy do jakichkolwiek z tych późniejszych produktów, no to możesz to używać w każdej sytuacji. Ale my żyjemy w takim świecie, gdzie no nie może być tak, że po prostu pijesz coś i używasz do sprzątania na przykład, nie? Dajesz do ogrodu a w związku z tym powstały specjalizowane produkty do ogrodu, do sprzątania, są też do ochrony przeciwpasożytom roślinom i tak dalej, i tak dalej. Więc powstały cała taka gama produktów w płynie, włącznie z mydłem, z płynem do sprzątaniem, czy do zmywaniem, czy do szamba. I to wszystko jak gdyby mieści się w użytkowanie w ramach tych cenów, które płacimy za podobne produkty. Podobne produkty z innej półki, bo to jest to, że tymi produktami z efektywnymi mikroorganizmami można zastąpić wiele, ale to wiele produktów chemicznych. Czy to jest właśnie, czy do gleby, czy do domu i tak dalej. Także to jest na tej samej półce, nie? Później są takie produkty, które są, a te produkty, o którym ja teraz mówię, to są polskie produkty, bo ta dystrybucja jest tak zorganizowana, że profesor Higa, który wynalazł te EME, ustanowił taką fundację, która się zajmuje dystrybucją i badaniem nad tymi EME-ami. A dystrybucję robią tak, że oni mają w każdym kraju lub regionie geograficznym taki jeden producent, z którym oni zawierają umowę, wysyłają im te pierwotne matki. A później z tych pierwotnych matek to po prostu producent w danym kraju robi te produkty, które są potrzebne na tym rynku lub zezwalane na tym rynku. Nie? Dotychczas mówiłam o te produkcji, które są tutaj robione w polski producent, który się nazywa Greenland Technologia EM spółka co i wieś. I oni tam po prostu w Janowcu wytwarzają. Potem są produkty, które albo przychodzą z Niemiec, na przykład cała taka gama takich bardziej rafinowanych kosmetyków lub produktów
produktów budowlanych, farby, werniksy i takie inne rzeczy. I to już jest importowane, to jest drożej. A na końcu jest produkt, który pochodzi z Japonii i który się nazywa EMX i który jest, to jest po prostu suplement diety, taki bardzo potężny, potężny taki wspomagający odporności płyn. I to jest drogie. No. Wydaje mi się, że na pierwszy odcinek to mamy wystarczającą ilość informacji. Widzowie już trochę Ciebie poznali, wiedzą, o czym będziemy mówić, a ja mam dla Ciebie najtrudniejsze pytanie. Jesteś gotowa? Co to za obrazek w tle? Co tam wisi na ścianie? Myślałam, że Was zaintryguje. Pokazać bliżej? Tak? Nie, widzimy, tak? Mamy zbliżenie. No, u nas tutaj mieszka Asia, która piękne grafiki robi. I no, cały dom mamy piękny grafik i to jest, wiesz, taka, ja ogromnie lubię ten obrazek. To jest, wiesz, Matka Boska, wiesz, przytulający wszystkie przejawy istnienia. Czy jeśli powiem, że taka matka ogólna, to też nie będzie problem, bo ja, wiesz, tak, ja mam ojca i matkę i ojca i matkę na górze, ale nie nadaję im imion, bo to są bardziej ogólne, dlatego, że uważam, że wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i jednej matki, dlatego nie persefynikuj, nie daję do odpowiedniej religii, tylko żeby była. Mogę sobie tak powiedzieć, że to jest taka matka tak, nasza? Tak, wiesz, że takiej matki to mam w różnych punktach domu, bo tam na dole też mam taką, wiesz, Matkę Boską, opiekunkę ziemi, którą malowałam. To, wiesz, to są dobre obecności. To jest taka matka ogólna, nie. Wiesz, o co mi chodzi. Ja nie lubię podziałów, lubię łączyć, ona więc jest, im bardziej ona jest ogólna, tym ona jest jednym wielkim współczuciem i miłością, także ona należy do wszystkich. Dobrze, to myślę, że będziemy kończyć. Rozumiem, że cały dom masz zaasiowany i ona tam swoją cząstkę też zostawiła, może kiedy się poznamy. Bardzo chciałbym Ci podziękować za rozmowę i my się zabieramy za chwilę do drugiej części naszych nagrań. Zapraszam do następnych nagrań. Myślę, że się ta dziewczyna Wam przypadła do gustu, bo planujemy troszeczkę nagrań zrobić i w miarę jak komentarze będą przybywali, to chyba jesteś tak samo tak, gotowa, żeby tak. na pytania i jakieś takie rzeczy oczywiście, odpowiadać, oczywiście. Prawda? To w takim układzie dziękuję i do widzenia. Dziękuję bardzo.